2020 rok. Ratusz, który stoi na miejscu dwóch klasztorów. Z tyłu widzimy kościół świętego Mikołaja, zostawiony jako pomnik wojny. 6 sierpień 2020 rok. Czysta 23. rocznica urodzin cesarza Karola VII, wnuka króla Jana III Sobieskiego w Brukseli. Jego dziadek, król Jan III Sobieski, w Warszawie ufundował kościół Przemienienia Pańskiego. Kapucynów w dziękczynieniu za zwycięstwo pod Chocimiem i za zwycięstwo pod Wiedniem. Zgodę wydał biskup Wierzbicki, który zmarł w Nowej Jerozolimie, którą fundował na Górze Kalwarii. Dzisiaj jest rocznica rzezi Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. 6 sierpnia w 1944 roku zamordowano 30 redemptorystów na ulicy Karolkowej, jak również tysiące mieszkańców Warszawy. Tego dnia, 6 sierpnia 1944 roku, w Krakowie urządzono łapankę, gdzie aresztowano 12 tysięcy polskich mężczyzn. Dzisiaj, 6 sierpnia 2000 w 20 roku uniżyli naród polski w Sejmie za przysiężenie Dudy w Kagańcu. Msza święta, która odbyła się w kościele świętego Jana Chrzciciela, prowadził ją Gądecki, Polak Mycz. W drodze kościoła, świętego kościoła polskiego i narodu polskiego. Hamburg, 6 sierpnia 2020 roku.